W dobie Industry 4.0 przed zakładami produkcyjnymi stoją nowe wyzwania. Krótki czas wprowadzania produktu na rynek, redukcja cykli produkcyjnych, zwiększona wydajność czy redukcja zaangażowania surowców to tylko niektóre z nich. Firma BR, ekspert w obszarze automatyzacji zakładów produkcyjnych, przygotowała nowe rozwiązanie programowo-sprzętowe, które odpowiada potrzebom współczesnych zakładów farmaceutycznych, kosmetycznych i spożywczych. Nowa technologia zapewnia bezpieczeństwo produkcyjne, czyli ciągłe monitorowanie procesów opartych o zwalidowane i powtarzalne procedury i receptury. Aprol Factory Automation jest rozwiązaniem, które pozwala na wdrożenie wymaganych funkcjonalności zgodnie z procedurami GMP oraz wymaganiami FDA. Jeden z tych wymogów nakłada obowiązek identyfikacji operatorów realizujących kolejne etapy produkcji. Rozwiązanie od BNR zapewnia bezpieczne i udokumentowane zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami. Pozwala na podwójną identyfikację realizowaną w sposób klasyczny, jak również za pomocą czytników RFID lub skanerów kodów kreskowych. Za efektywne zarządzanie procesem realizacji w zakładzie odpowiedzialny jest koordynator produkcji, posiadający dostęp do listy zleceń, które są kolejkowane i alokowane pod określone centra realizacji. System APROL zapewnia pełen nadzór działań operatora podczas realizacji całego procesu produkcyjnego. Struktura funkcjonalna systemu jest konfigurowalna w zależności od specyfiki i potrzeb konkretnego zakładu, zaś poszczególne zlecenia mogą być tworzone bezpośrednio w Aprol Factory Automation lub zaciągane z istniejącego w zakładzie systemu planowania. Na etapie ustalania kolejki zleceń koordynator posiada możliwość pełnego podglądu potrzeb surowcowych. Kolejny krok to delegowanie zlecenia do realizacji poprzez przypisanie do odpowiedniego gniazda oraz nadanie zadaniu priorytetu realizacji. Koordynator może śledzić postęp realizacji każdego etapu zlecenia, status odstępstw oraz aktualizowany na bieżąco elektroniczny rejestr występujących zdarzeń w czasie rzeczywistym. Dodanie zlecenia do kolejki na naważalni numer 1 zmienia jego status i inicjuje rejestrację wszystkich aktywności związanych z jego realizacją. Na potrzeby prezentowanego przykładu do planu realizacji dla tej samej naważalni zostało dodane kolejne zlecenie. Szare ikony na liście zleceń określają status oczekiwania na jego wykonanie. Możemy teraz przyjrzeć się stanowisku operatora, przed którym pojawiła się lista zleceń alokowana przez koordynatora. Po dokonaniu wyboru załadowana zostaje lista wszystkich faz, kroków i czynności niezbędnych do realizacji zlecenia. System każdorazowo wymusza zatwierdzenie wykonania zadanych czynności. Naważanie witamin rozpoczyna się od identyfikacji wagi. Kolejnym krokiem jest identyfikacja kontenera, do którego naważony zostanie surowiec. Krok odczytu temperatury pozwala sprawdzić czy mieści się ona w granicach zadanej tolerancji. System zgłosi odstępstwo przy jej przekroczeniu. Kolejna czynność to identyfikacja surowca, który ma zostać naważony. Operator sprawdza, czy w pojemniku o danym identyfikatorze znajdują się wymagane recepturą witaminy. Następnie taruje wagę z pojemnikiem, do którego naważony zostanie surowiec. W oknie realizacji czynności zestawione są najważniejsze informacje dotyczące surowca, wagi zadanej, pojemnika oraz wagi aktualnej. Rozpoczyna się procedura naważania. Kiedy operator przeważy ilość składnika, system zgłasza odstępstwo. W zależności od zdefiniowanej w recepturze procedury nastąpi natychmiastowa reakcja i wygenerowanie odstępstwa lub system pozwoli operatorowi na wykonanie korekty. Operator decyduje się na zgłoszenie odstępstwa do kontroli jakości. Rozpoczyna się procedura obsługi odstępstwa. Koordynator nadzorując działania operatora, widzi problem z realizacją danej operacji. Informacja o odstępstwie pojawiła się na pasku postępu oraz w oknie szczegółów operacji i rekordzie historii procesu. Równocześnie odstępstwa, pogrupowane pod kątem realizowanych zleceń, sygnalizowane są na stanowisku kontrolera jakości. Za pomocą okna komunikatora system pozwala na bezpośrednią wymianę informacji między operatorem a kontrolerem jakości. Może on zlecić korektę, zaakceptować lub odrzucić odstępstwo. W tym przypadku operator zgłasza uszkodzenie wagi, natomiast kontroler zaleca skorzystanie z wagi analogowej, niezintegrowanej z systemem, oraz ręczne wpisanie wartości. Odstępstwo zostaje ostatecznie zatwierdzone, a operator może przejść do kolejnego kroku. Na liście kroków zostaje zaznaczony moment, w którym wystąpiło odstępstwo. Kolejne czynności to wydrukowanie etykiety i naklejenie jej na pojemnik z naważonym składnikiem oraz naważenie pozostałej części komponentu, który również dostaje swoją etykietę. Operator może w każdym momencie zobaczyć historię realizowanych kroków celem przejrzenia informacji o problemie lub pozostawionych komentarzy. Jest to szczególnie przydatne, gdy proces kontynuowany jest przez kolejnego operatora. Informacja o tym, że odstępstwo zostało zaakceptowane, pojawia się również na stanowisku koordynatora. Na ekranie oraz w historii procesu pojawia się stosowna informacja. Realizując kolejne kroki, operator kontynuuje naważanie następnego składnika cukru. Waga komponentu tym razem mieści się w granicach tolerancji. Na każdym etapie operator może pozostawić komentarz, który również zostanie dodany do historii procesu. Po zakończeniu procesu realizacji zlecenia na naważalni możliwe jest wygenerowanie raportu. Z poziomu przeglądarki internetowej mamy dostępny raport w formie interaktywnej. Zawiera on podstawowe informacje dotyczące realizowanych operacji, szczegóły o odstępstwach oraz dokładny przebieg całego procesu. Wygląd i zawartość raportu są w pełni konfigurowalne. Dla przykładu, raport może zawierać przebiegi czasowe zmiennych procesowych, jak temperatura. Dodatkowa opcja to raport w formacie pliku PDF lub w formie wydruku. Informacje o zakończonym procesie naważania zostają przekazane do koordynatora. Pasek postępu wskazuje wykonanie zlecenia. Podobnie obsłużone zostaną kolejne fazy realizacji. Koordynator produkcji nadzoruje również realizację procesów wsadowych, formowania i pakowania. Obsługa zachodzących w tym czasie operacji przebiega analogicznie do przedstawionych na naważalni. Istotnym jest wymuszanie i potwierdzanie kolejnych kroków realizowanych przez operatora oraz równoległe zarządzanie procesami zautomatyzowanymi. Dla operacji formowania gotowych wyrobów przebiegających w maszynach tabletkujących, blistrujących czy w kartoniarkach oprócz klasycznego zlecenia przygotowuje się zazwyczaj dodatkowy ekran operatorski, który umożliwia sterowanie maszyną i wyświetla jej parametry, w tym wskaźniki jakościowe takie jak OII oraz zużywane media. Aprol Factory Automation to zaawansowana modułowa struktura, która zawiera funkcje pozwalające na przygotowanie zleceń, definiowanie i edytowanie receptur oraz zarządzanie stanami magazynowymi. Rozwiązanie od B&R umożliwia również tworzenie raportów kosztowych uwzględniających koszty każdej z operacji z wyszczególnieniem zużytych mediów, materiałów oraz roboczo godzin.